Super. Vasan ser Bog vas vas as interin kal zakačanes mere specois mes. Sur zas vas as in je zamena in sur pes bare hosar as sukar je pines. Zekame se alo mesi ektace akes se zaras asio. Amena kalter as vas merke co je bovor mi. En kalter zakačanes mer bare hosuciam ser Bog vas as as in. Anarac na chimiec ni wortwo kojew achaczano kamenaj serbocko clur mester je wohormia nerja kawiajew tohez mehesmer. Arżano boriago hutiam para boreleska esent wortwo je wen serboho gwójt ajże mnie w miszcie w habitiane z habitenica men. Hostowa nim arac jastu co je w serbu chwasa zacnin je faracz jemenaj serboc je w aracicer hark je firpark. Zamenajn meche za gorcem em, kanzi mecha chordow, banif je w gorcow, je famenajn mechok za gorcem bardik, mecha, mecha, achaczem es des, hendrecek, basenim hastu, co jest to chudjun. Bór mesik jest mata serna stwarca zorem, jak to uszum, sznores, zamenajn anca nadskoc, ancelum je ważymy se varaczika im perkieseskies, je pastate zamenajn gorce z baris, je vanguseskies i handerci alikians. Amen. A za też chce je esmes wardaszer na stwadze, kto chce zamenajn hansanadzer, ta cerza manaka paszkareloje w gorce loes baris,
Luheste je zarzekajem kianis zer šnorok surv hok vujn, chyzoren je vuhormacen, jef nema park habit janis amen. Iš ne zaračan magarinas co? Iš ja liči karačan magarinas to co? Meti caračise hanos to co rastva zvoru rachar nezman putiun im. Data reindas to cibra varazi data stanim. Chazga vo dvore surb i marto mechavore, nen gavore pyrki aziz. Vás vás zoričim es, un der morac aziz, un der tertum gnam jesin evet šnavo imo. Arak jater es lujsko, jes es es švartutjun, ko zjara čnordese, jes iliar, chance zis iliarem sopi vicharkesko. Mati cara čese vanas, svarastva, zvora, harnes, mankutjunin. Ostavan jehecké sornutiam astvac astvacim. Arten der tetum esam z nim kam der provezis. Usar astvac ostavanianum aperki ceresacim ot astvace. Park horie vor tvoje vhog vuj serpo. Ajžem je mištje vavitjane savitenicame. Je vjeve shavucjane stereoče su. Ωνε σούπ σερτιάραν μέρο Ιησούσι Χριστόσι, βοράζαν γιάρς με σκαλίτε πως παραβανούτια, γεύγερκε ζερκιστό και βόρς, αμένα κάλτερα στάς με κέτσο γεβόρμιο. Η χαρκή σερποτιά με φύτερ βόρς παραβανούτια, χρεστά κάσμνα καρανίς, ευμάτκαν καβαρανίς. Arači jastva cenkali v pajzaraci al sub sanace se v sub sananus. Honarchial jirkvifif jirkir paganem. Es sur peskrašali evzastoh es harutjunko. Orknem kev paravorem. Jev kes matucanem zornutjunef es par sent chor. Jev en serbohok vujt. Ajžem jev mištjev habitianes habitenic amen. Je vor tvoje, vor moj serpo,
Ajże miech miście w chavitianis chavitanic, amen. Christos charia. Estera vacesso,
Васун варта петацка на ицаркава каста працева мы на нухти мамкан зекерецо. Эстера вачесо. Васун хоквоцен ангуцелоц ворчеш марит его гавадови Христос нанжеци. Эстера вачесо. Alleluja, alleluja, kez weile ordnutunas fats i sion, jef kez datit ahot heruzahen, lula hotic i moc, zier kez amenai marmin jekesce. Czytanie z dziejów apostolskich. Pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w radzie. Mężowie izraelscy, przemówił do nich, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi, bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam mówię, odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go, a przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godnymi cierpienia dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Powiedziało 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem bracia siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelite z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce, a Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Alleluja, alleluja, gobia Jeruzalem ster,
Jevornia zastvac kosion. Aleluja orti. Kakavutjun amenetum. Si vores Johanni Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. W stolicy Armenii, w Eczmiadzynie, w skarbcu tamtejszej katedry jest relikwia, w której jest przechowywany i czczone ostrze włóczni, które przebiło bok Jezusa na Golgocie. Tym ostrzem włóczni, tą relikwią, katolikos Armenii błogosławi, zwłaszcza w czasie święta świętego Bartłomieja Apostoła, który według tradycji przyniósł te relikwie do Armenii. I to ostrze, tam znajduje się tylko cząstka tego ostrza, ale było tak długie, że kiedy przebijało bok Jezusa, doszło aż do serca. I z tej rany wypłynęła krew i woda. Woda, która zbiera się w osierdziu serca wtedy, kiedy człowiek przeżywa straszliwą, ciężką agonię. Święty Jan opisał to przebicie boku Jezusa takie aż do serca, żeby pokazać, poświadczyć, że Jezus rzeczywiście umarł. I tak to odczytał ten legionista, który przebił bok Jezusa, ponieważ Jezusowi nie łamano już nóg. A nogi łamano po to, żeby ten wiszący na krzyżu już nie mógł się wspinać na nogach, żeby opadł i wtedy szybko umierał, bo brakowało mu powietrza. Jezus umarł na krzyżu, ale jednocześnie pierwsze wieki chrześcijaństwa w zasadzie mówiły nie o przebiciu boku Jezusa, ale o otwarciu boku Jezusa, czy o otwarciu serca Jezusa. Tak jak się otwiera bramę, jak się otwiera drzwi, przez które ktoś wchodzi. Tak jak serca Jezusa otwartego wypłynęło morze łask. To, co przedstawia obraz Jezusa Miłosiernego, te promienie blade, jasne, które oznaczają krew, i czerwone, blade, jasne, które oznaczają wodę, i czerwone, które oznaczają krew Jezusa. Znaki sakramentów świętych, wody Chrztu Świętego, Eucharystii, wszelkich łask,
których zdroje są w miłości Jezusa, w Jego sercu. I te łaski są dla nas, ta ręka błogosławiąca Jezusa, to jest znak, że Jezus chce udzielać, Jezus, który jest idący w kierunku nas. To są dla nas. I taki był Jezus wtedy, kiedy się objawił apostołom, zaraz po zmartwychwstaniu wieczorem, kiedy byli zamknięci w wieczerniku. I kiedy pojawił się nie wypominał im ich przewinień. Nie wspominał, żeście bracia apostołowie uciekli przed męką. Nie wspominał Piotrowi jego winy, że się zaparł. Nie wypominał, nie natrząsał się nad nim, nie wpędzał ich w jeszcze większą winę, poczucie winy. Powiedział, pokój wam. Pokój wam, to znaczy, to jest znak przebaczenia. Takie jest Boże miłosierdzie, że nie każe nam rozdrapywać naszych win, naszych grzechów, naszych słabości, ale pozwala nam je zabliźnić, tak jak zabliźnione są rany Jezusa po zmartwychwstaniu. Bo poczucie winy może być destrukcyjne, tak jak destrukcyjne było dla Judasza, który nie potrafił przebaczyć sobie i prosić o przebaczenie Boga. I wiemy, co zrobił. A Piotr skruszony zapłakał, też się zaparł. Jezus nigdy mu tego nie wypominał. Ale dla Piotra to był powód, żeby jeszcze bardziej zaufać Jezusowi, jeszcze bardziej Go kochać, temu, który mu przebaczył. I nie żyć tym, co było wcześniej, co trzeba zostawić. I tę prawdę dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, świętujemy na całym świecie, w Kościele rzymskokatolickim, także ormiańskim, że Bóg przebacza, że Bóg jest miłosierny. Ale to nie znaczy, że możemy czynić wszystko, co nam się podoba, bo i tak Bóg przebaczy. Nie, przebaczenie Boże nam pozwala jedynie na to, żeby nie żyć ciągle w poczuciu winy, która jest destrukcyjna. Żeby przebaczyć i sobie, prosić Boga o przebaczenie i żeby napełnić się skruchą przed Bogiem, pokorą i jeszcze bardziej Mu zaufać. Jezu, ufam Tobie. To jest sedno, istota Bożego Miłosierdzia. I ta Niedziela Bożego Miłosierdzia i ten obraz Jezusa Miłosiernego, znany na całym świecie, nam przypomina tę prawdę, że Bóg przebacza, że Bóg jest miłością, że Bóg jest sercem, ale też jest przypomnieniem dla nas, że mamy zwracać się do Boga ciągle mówiąc Mu, ufam Tobie, w pokorze, ze skruchą, tak jak święty Grzegorz z Nareku, największy ormiański poeta w Księdze Śpiewów Żałobliwych, tak często mówi o grzeszności, o poczuciu grzeszności, ale nie jest to rozpacz, to jest ufność. To poczucie grzeszności, ten płacz nad swoim stanem, ta żałobliwość pomaga mu jeszcze bardziej ufać Bogu i być pełnym skruchy i Bogu ufać. Ale ta Niedziela przypomina nam także o tym, że mamy modlić się, ufać Bogu, ale także, tak jak mówiła święta Faustyna Kowalska, samemu być miłosiernym. Miłosiernym w czynie, wobec drugich, wobec siebie, ale też miłosiernym w słowie. W dobrym słowie, życzliwym słowie, pełnym miłości, przebaczającym,
niepamiętającym złego, nie wpędzającym innych w poczucie winy, ale słowem, które zawiera całą treść tego Jezusowego słowa: pokój wam, pokój tobie, pokój każdemu. I na koniec dzisiaj jeszcze ogłoszenie, które też w tym przesłaniu także zawarłem do wiernych obecnym także na stronach internetowych, że ta inicjatywa polskich Ormian, środowisk ormiańskich w Polsce, żeby w Gdańsku, w kościele świętego Piotra i Pawła, w tym kościele, gdzie jest tyle ormiańskich i kresowych pamiątek, pomników, obrazów, gdzie jest cudowny obraz Matki Bożej Ormiańskiej, łaskawej, ze Stanisławowa, słynący cudami od wieków, koronowany przed II wojną światową w Stanisławowie, tam na południu od Lwowa. Jest w tym kościele także uratowany z Tyśmienicy pod Stanisławowem po II wojnie światowej, cudownie wywieziony stamtąd, byłby z pewnością zaginął, kiedy Ormianie musieli opuścić tamte tereny. I ten cudowny obraz przez trzy wieki tam świętego Kajetana czczony w Tyśmienicy. Teraz jest szansa, żeby znalazł godne miejsce w ołtarzu, w kaplicy jemu poświęconej, w tymże kościele świętego Piotra i Pawła. I jest zachęta, żeby wesprzeć to dzieło budowy, wyposażenia kaplicy, wyposażenia ormiańskiego kaplicy z cudownym obrazem świętego Kajetana w Gdańsku. Ta msza święta jest sprawowana w trzech intencjach. Pierwsze to modlitwa o zdrowie dla księdza kardynała Kazimierza Nycza, który jest także, jest ordynariuszem Archidiecezji Warszawskiej, metropolitą, ale także jest ordynariuszem wiernych katolików obrządku ormiańskiego w Polsce, czyli naszym ordynariuszem, który od 10 dni jest w szpitalu. Prośmy, żeby jak najszybciej Pana Boga, żeby mógł powrócić do pełni sił. Druga intencja, modlimy się za małą Elinkę, która potem przy świętej przyjmie chrzest święty. I wreszcie modlimy się, to jest trzecia intencja, za młodych narzeczonych Hranta i Patrycję, którzy za tydzień w Gdańsku zawrą związek małżeński w obrządku ormiańskim. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, Bóg istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jożywiciela, do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielkie chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Orpes zi arżana vorke, rycur gobut jam paravorel, eskesent hori efent serbocho gwuit, ajże mieć miszcie w havitiane savitenica, amen.
Hachachutjun, amenetsun. Jeven hachutjun, astoje hypagetsu, arachikoter. Ornialter, mer Jezus Christos. Men ornialter. Teraz chac orneste zamenes janet. Amen. Sociam koronelne wages, jew hamar za kapes gocelow, a hakelet nosin jew asel. Thank you.
norouhti vorbasen zeryu basmats bashi i kavutyun yevito kutyun mera. Son mesmer de celotes, canta partutioni cavutioni e vito hutiun mehats. Oh,
jew mes aj caras tes barera rastvac ahače. Zacin se Bogu si majamu, Jehovanu makrči, Stepano sina Havkain, Jevamena i serpoc, Jerici i šatak, i surba tarak salače. Kazimierz arkebiskopos, sznoresces mesie, jerknaj na wóre surir, warta petutiam. Gociu, jew parabanu cium matucanem, kes teraz twacne, was sensur, jew almat badara, kis wori vera, Sames i serpocium kentanuciam parke veses, sova szmoriasse sekastatucium, jezekcaris havavucium, amenaj naszkari, serpoje kere swoje, amenaj nuva par, jebiskoposas, jeve sarave, serpazan papin merotiarum, Francisco si canaia peti, Iergelierciani, Patriarchin merotiarum Grigori Petrosi, Catolicosi, Ievaira pati, Araș nortin merotiarum Casinesi, Arhiepiscoposi, Ievarta petis, Poros patrachis matus, Amen. Zjednoczeni ze wszystkimi wiernymi, którzy pokładają ufność Bogu miłosiernym, módlmy się do naszego Ojca, który jest w niebie. Heil mer, vor herkines es, sur piechici anunko, jekeste arkajunko, jehici kamko, vor pes herkines jevirki, eskaz mer harapazor, tur mes aisor, jevtoch mes artis mes,
Vorpes jef mek to hum merot sparta panas, jef mitanis nes i porsutium, al perkias nes cae. Zico arcaiutiun jef zorutiun jef park habitianis amen, hachahutiun amenetsun. Jef mikotum, asto jef upagesu, aracii kutu. Christos iv, Jesus iv, teram merov, En dworum keskon dwój serboje w pora menakali wejle parki szkanutunie w patif, ajżem nie w miszcie w habitiany z habitenica. Amen. I serputjun serpoc. Christosi, Czasza Kestu Sarputiam, Boriciari Herknit, Baszki, Nicimerum, Saekian, Puis, Harutiun, Kabutiun, Jefto Hutiun Meha, Sahmosa Sacek, Jare Merostu, Co, Sahmosa Sacek, Jak na Worta Gaborisa, Maki, Wornisti, Kares, Kerobeaka, Thank you.
Catorum honore nasce flaga Iesus Christus Christos astrat per Christmer. Vorlicer zamenaine haira cantaru pianes colico Efes mes hogwit kopser pof. Pach panicie w chuj schabata se los Christos astrat per Christmer pach ja, pach pan ja, je fornia żucho wordesko, intchowania w supie, w patpakan haczywko i hacha hutiamp, pyrkiach rebelije w kanarebuj tyszlam wujna, arżano bor jago hutiamp, parabareleske sen twor twoje w cerbocho gwujt, a i że mnie w niszcie w habitiany z habitanic amen. Jefterie ricjendze senta menesjant. Amen. Serdecznie teraz witam rodzinę. Proszę stanąć przed chrzcielnicą, tutaj podejść bliżej. Rodziców, rodziców chrzestnych i oczywiście malutką Elinkę, która dzisiaj, to jest dla niej wielki dzień, wielkie święto, bo dzisiaj otrzyma chrzest święty w obrządku ormiańskim. To jest wielki dzień, nawet jeżeli Elinka tego nie odczuwa dzisiaj. To jest wspaniały, wielki dzień. Dzisiaj Chrystus zmartwychwstały, stanie się obecny w jej życiu. Bo dzisiaj w jej serduszku, w jej duszy staną się obecne początki wiary, nadziei, miłości, życia chrześcijańskiego. Cieszę się bardzo, Państwo z daleka przyjechali, dzisiaj musieli rano wstać. Jest tu dosyć chłodno w kościele, ale będziemy rozgrzewać się modlitwą. Urnuciunie w park chorie, wortwoje w chorwój serpo, ajże mnie w niszcie w habitiany z habitenic. Amen. Ja pytam Elinkę, ale odpowiadają rodzice i rodzice chrzestni. Elino, czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiary. Wiary. Co ci daje wiara? Życie wieczne. Jeżeli więc pragniesz odziedziczyć życie wieczne, zachowuj przykazania, kochaj Pana Boga swojego, z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Panie Boże nasz, dobrotliwy, Ty nie wzgardziłeś tymi, którzy się od Ciebie oddalili, zostali usunięci z raju zbawienia. Litując się z Twojej wysokości nad rodzajem ludzkim, uniżyłeś się aż do naszej niegodności, przyjmując na siebie naszą naturę ze wszystkim oprócz grzechu. Przez mękę i śmierć na krzyżu obdarzyłeś nas życiem. O dobrotliwy Panie, przyjmij teraz dobrą wolę Twego stworzenia, które pragnie przybliżyć się do świętego, jedynego i prawdziwego Twego bóstwa, aby otrzymać godność chrześcijanina. Udziel mu teraz siły i pomocy, aby stała się godnym wejść do źródła świętości, niepokalanego życia, odziedziczyć synostwo Królestwa Niebieskiego. Chryste, Panie nasz, który jesteś błogosławiony wraz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Terwo ormia, przyjmij, Panie, to dziecko, które Tobie ofiarujemy, przyjmij jego rozum i myśli,
chroń je przed wszystkimi zasadzkami nieprzyjaciela, przez Chrzest Święty uczyń je godnym uwolnienia się ze starego grzechu i odnowienia światłem Twojej łaski, aby także i ono razem z nami chwaliło Ciebie i Syna, i Ducha Świętego teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz w imieniu Elinki wyrzekniemy się zła, z szatana i wyznamy naszą wiarę. I teraz na wyrzeknięcie się odwracamy się w kierunku zachodnim, czyli od ołtarza obracamy się w drugą stronę. Proszę bardzo. I pytam Elinkę, my odpowiadamy wszyscy. Elino, czy wyrzekasz się szatana? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się jego oszustw? Czy wyrzekasz się jego wszystkich złych uczynków, myśli, obyczajów i złej woli? Czy z całego serca wyrzekasz się jego złych duchów, wypełniających jego wolę i każdego złego jego wpływu? Wyrzekamy się Ciebie, szatanie, każdego Twojego oszustwa, obłudy, oddawania Ci czci, Twych myśli, sposobu życia, Twojej woli, tych, którzy Tobie służą i każdego złego Twojego wpływu. Teraz obracamy się w kierunku ołtarza. Elinka już jest obrócona, ale wszyscy razem i wyznamy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest wschodem, który jest światłością. I pytam każdego z Was, ale pytam Elinkę, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, który jest Stworzycielem nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który narodził się i cierpiał męki? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół, w świętych obcowanych, grzechów, odpuszczenie, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, które wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Posłuchajmy teraz fragmentu Ewangelii. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł do niego nocą i powiedział: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz. Jezus mu rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Jezusa: jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Moi drodzy, dzisiaj Elinka narodzi się z wody i z ducha. Tak jak rodzice cieszą się, że mogli dać życie temu dziecku. Życie ciała, ducha, rozumu, psychiki. To życie, które jest widoczne, ale dzisiaj Elinka rodzi się powtórnie, to jest narodzenie duchowe, bo dzisiaj Elinka, nawet jeżeli tego nie jest świadoma, wchodzi do Kościoła, staje się członkiem Kościoła, ale też dzisiaj Jezus zaczyna, Jezus Zmartwychwstały, który jest Jezusem obecnym w Kościele, zaczyna swoje działanie dobroczynne w jej duszy, w jej sercu. To jest to, co się mówi powtórne narodzenie, narodzenie z ducha i z wody, z Ducha Świętego. Dlatego to jest wielki dzień, gratuluję rodzicom, cieszę się bardzo, że przynieśli to dzieciątko tutaj do kościoła, do świątyni, żeby Jezus objął je w swoje ramiona, żeby je pobłogosławił, żeby mogło wzrastać ku radości rodziców, rodziny, ale także na chwałę Pana Boga. Czy jest jeszcze rodzina z Państwem? Tak? Może podejść tutaj do... Zapraszam też rodzinę, żeby bliżej podeszła, ponieważ będzie taka bardziej ta modlitwa nasza.
będzie ta rodzina, będzie modlitwa nasza tutaj bardziej wspólna. Można tu otoczyć rodziców i rodziców chrzestnych. Modlitwa powszechna. Prośmy jeszcze Pana pokoju. Odpowiadamy: Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. O pokój z niebios i zbawienie dusz naszych prośmy Pana. Panie, zmiłuj się. O pokój dla całego świata i umocnienie dla Kościoła Świętego prośmy Pana. Panie, zmiłuj się. Aby Pan Bóg błogosławił nasze dobre dzieła i kapłana, który będzie chrzcił to dziecko, prośmy Pana. Panie, zmiłuj się. Aby Duch Święty współdziałał w poświęceniu tej wody, prośmy Pana. Panie, zmiłuj się. Aby ta woda otrzymała błogosławieństwo Jordanu i służyła do uzdrowienia naszych dusz i ciał, prośmy Pana. Panie, zmiłuj się. Aby to dziecko, które będzie w tej wodzie ochrzczone, było synem światłości i prawdy, prośmy Pana. Panie, zmiłuj się. Wspominając Boga Rodzicę Maryję, zawsze Dziewicę, świętego Jana Chrzciciela i wszystkich świętych, przez ich wstawiennictwo prośmy Pana. Panie, zmiłuj się. O prawdziwą i świętą wiarę dla nas wspólnie prośmy Pana. Panie, zmiłuj się. Sami siebie i jeden drugiego wszechmogącemu Bogu polecajmy. Tobie, Panie, niech będziemy poleceni. Zmiłuj się nad nami, Panie Boże nasz, w wielkim miłosierdziu swoim. Wszyscy razem prośmy. Panie, zmiłuj się. Terbormia, Panie nasz Jezu Chryste, który swoją wielką potęgą stworzył morze i ziemię i wszystko, co na nich się znajduje. Ty swoim prawdomównym słowem powiedziałeś, że jeśli ktoś narodzi się z wody i z Ducha Świętego, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Przyjętymi tymi słowami Twoja służebnica Elina, jej rodzice chrzestni, pragnąc życia wiecznego, przynieśli ją tutaj, aby została ochrzczona tą wodą. Prosimy teraz, ześlij Świętego Ducha Twojego na tę wodę i uświęć ją. Pobłogosław, Panie nasz Jezu Chryste, tak jak uświęciłeś Jordan, wchodząc w jego wody. Ty jako Przenajświętszy jesteś obrazem wszystkich ludzi pragnących powtórnego narodzenia się przez chrzest w wodzie tego źródła chrzcielnego. Uczyń łaską swoją, aby ta woda, która będzie ochrzczona, Twoja służebnica, była odpuszczeniem grzechów, przyjęciem łask Ducha Świętego, uświęceniem i odziedziczeniem Królestwa Niebieskiego, aby ta służebnica Twoja, oczyszczona z grzechów, żyła na świecie według Twojej woli, otrzymała dobra wieczne, z radością i dziękczynieniem zawsze chwaliła Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pobłogosławiona ta woda znakiem Krzyża Świętego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pobłogosławiona i poświęcona ta woda tą świętą Ewangelią. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pobłogosławiona i poświęcona ta woda tym krzyżem świętym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wylanie krzyżma Pana naszego Jezusa Chrystusa i Ducha Pocieszyciela niechaj będzie w imię Trójcy Świętej. Amen. Panie, któryś swoją służebnicę zaprosił do uświęcenia i chrztu, uczyń ją godnym tej wielkiej łaski, zdejm z niej ciężar grzechu pierwotnego i obdarz ją nowym życiem, napełnij ją mocą Ducha Świętego,
aby odnowiona została chwałą Chrystusa, albowiem tylko Tobie, dobrotliwy Boże, leży się chwała, panowanie i cześć teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Witam teraz Elinę, ale odpowiadają rodzice i rodzice chrzestni. Elino, czego żądasz? Pragnę być ochrzczonym. Prawdziwie prosisz, proszę powtarzać, z wiarą proszę, aby być ochrzczoną, oczyszczoną z grzechów, wolną od szatana i aby służyć Bogu. Odkupiony krwią Chrystusa z niewoli grzechów otrzymuje wolność przybranego dziecka Ojca Niebieskiego, aby być współdziedzicem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz będzie wierzmowanie. Jak pięknie Rynka jest już na biało ubrana, w białych szatach, tak jak dorośli, kiedy chrzcili się, wchodzili do basenu chrzcielnego i wychodzili w białych szatach. To jest znak tego odrodzenia duchowego, ale jeszcze Elinka później otrzyma białą szatę na koniec. Wystarczy. Panie Boże dobrotliwy, prosimy Cię, błagamy, abyś tej służebnicy, która przez wodę i Ducha Świętego trzymała udział w błogosławionej nadziei w życiu wiecznym, przez to włożenie rąk moich udzielił mu daru Ducha Świętego, uczynił ją uczestnikiem wiecznego i sprawiedliwego światła oraz zaliczył do grona świętych w niebie, uczyń ją godną chwalebnego Królestwa Twego, zachowaj w pokoju drogę jej życia przez łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którym Ojcu i Duchowi Świętemu należy się chwała i panowanie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Proszę podejść tutaj, rodzice i rodzice chrzestni, z tyłu niech staną. Jeszcze bliżej proszę podejść. I na razie niech będzie, na razie nie będzie. Najpierw namaszczenie czoła. Elino, ten wonny olej wylany jest w imię Jezusa Chrystusa na Ciebie jako pieczęć boskich i niebieskich darów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Namaszczenie powiek, pieczęć, którą w imię Jezusa Chrystusa przyjmujesz, niech oświeci oczy Twoje, abyś nigdy nie zasnęła w śmierci. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Elinko. Będzie dobrze. No nie, dobrze. Tak, 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 już dobrze. Teraz namaszczenie uszu. Pieczęć, którą w imię Jezusa Chrystusa przyjmujesz, niech służy Ci do słuchania boskich przykazań. Uszki. Już dobrze. Jeszcze drugie. Teraz namaszczenie nozdrzy. Pieczęć, którą w imię Jezusa Chrystusa przyjmujesz, niech będzie jak słodka woń na życie wieczne. Nosek. Nosek. Ale pachnący jest. Dobrze.
namaszczenie ust. Pieczęć, którą w imię Jezusa Chrystusa przyjmujesz, nie będzie strażniczką ust i silnymi drzwiami Twoich warg. Namaszczenie ma nawet imię wypisane, jak pięknie, Elina, po ormiańsku. Namaszczenie teraz wewnętrznych dłoni, rączki wyciągnij. Pieczęć, którą w imię Jezusa Chrystusa przyjmujesz, i będzie Ci zachętą do pełnienia dobrych uczynków i stotliwego postępowania. Daj rączkę. To jest dobre, dobre. Serduszko jeszcze. To nic, jakoś się... Pieczęć, którą w imię Jezusa Chrystusa przyjmujesz, niech umocni świętości Twe serce i odnowi prawego ducha Twojego. Namaszczenie pleców. Pieczęć, którą w imię Jezusa Chrystusa przyjmujesz, niech będzie Ci tarczą wzmocnienia przeciw wszelkim napaściom nieprzyjaciela. Stopki proszę nie rozbierać. Nie, proszę, nie, nie, nie. Pieczęć, którą w imię Jezusa Chrystusa przyjmujesz, niech prowadzi nogi Twoje do życia wiecznego. Pokój z Tobą, zbawiony w Panu, pokój z Tobą, namaszczony w Panu, pokój z Tobą, który rybujesz się w Bogu i z Duchem Twoim. Białą szatkę teraz przyjmie Linka. Najpierw błogosławieństwo tej białej szaty. Błogosławiony jesteś wszechmogący Panie, któryś tego Twoją służebnicę uwolnił spod władzy zła przez krzyż święty. Zaprosiłeś do prawdziwego światła. Pobłogosław Panie tę szatę, która jest znakiem światła, aby Twoja służebnica, umocniona Twoją niezachwianą nadzieją, postępowała w świetle Twojego oblicza, zawsze radowała się Twoim imieniem i chwaliła Ciebie wraz z Synem i Duchem Świętym Twoim, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz proszę położyć tutaj na. Błogosławiony jesteś, troskliwy Boże, który Twoją służebnicę Elinkę przyodział w szatę zbawienia i płaszcz radości. Dlatego dziękując, wychwalamy Ojca i Syna i Ducha Świętego teraz i zawsze i na wieki wieków. Teraz zapraszam Ojca Chrzestnego ze świecą. Tak. Tam jest paschał, to jest świeca, która została poświęcona Wigilię Wielkanocną, proszę zapalić, symbol Chrystusa. To jest to przejęcie światła tutaj w sposób widzialny, ale które dokonało się dzisiaj. Światło prawdziwe, którym jest Jezus Chrystus, zostało przyjęte do duszy, do serca Elinki. Przyjmij tę zapaloną świecę jako nieskalany znak bierzmowania.
zachowuj Boże przykazania, abyś, gdy Pan Wesela nadejdzie, wyszedł przed Nim wraz ze wszystkimi świętymi i odziedziczył życie wieczne. Amen. Na koniec, ponieważ Rynka trochę czuje się niespokojna, żeby była w rękach rodziców lepiej, ale kapłan bierze dziecko i ofiaruje Bogu, ale podejdziemy może tak, rodzice niech staną przed ołtarzem, pochylą się z dzieckiem przed Panem Bogiem. Tak, można uklęknąć nawet tak, bardzo dobrze. Elina, służebnica Jezusa Chrystusa, oczyszczona z nieprawości, przeobleczona w światło Bożej prawdy, z własnej woli przyszła tutaj, aby złożyć pokłon i adorację przed świętym ołtarzem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus Chrystus, Król Pokoju, utwierdzający pokój, namaszczony i godny czci wieczny kapłanie, oto Twoja służebnica Elina otrzymała namaszczenie Twojej świętości, dlatego błagamy Cię, abyś nie wymazywał jej nigdy z księgi życia. I my razem z tą namaszczoną, niechaj godni będziemy Twojej niebieskiej chwały, kiedy Twych świętych i Ciebie miłujących będziesz koronował, abyśmy bez końca mogli Cię